Zaczynamy DNA rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd gospodarek i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się na rynkach i gdzie można było zarobić, a także dowiesz się, co wydarzy się w najbliższym tygodniu i co koniecznie trzeba wiedzieć, aby nie stracić. O tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na DNA Rynków, a DNA to oczywiście dane, to najważniejsze wydarzenia i oczywiście aktywni widzowie, aktywni widzowie, którzy zadają pytania na dnarynków.com i na te pytania najczęściej powtarzające się będą odpowiedzi w drugiej części programu, ale o tym w drugiej części programu, a te DNA Rynków w tym, dokładnie w tej części. Mówią o tym, że Duch Święty straszy rynki. To w ostatnim tygodniu największe wydarzenie rynkowe Duch Święty, czyli co konkretnie, no w sytuacji, kiedy niemiecka drużyna zdobyła mistrzostwo świata, ale niestety niemiecka gospodarka nie jest w tak silnej formie e, jak niemiecka drużyna, no to wszyscy patrzą na Amerykę, a Ameryka swoje, o Ameryce za chwilę, a w Europie oprócz niemieckiej słabości jeszcze jeden element słaby. Konkretnie Espirito Santo, czyli nic innego jak Duch Święty ten właśnie bank o nazwie Duch Święty, największy bank portugalski w ostatnim tygodniu pokazał, że ma gigantyczne problemy i bo właśnie w ostatnim tygodniu rynki skupiły się na tej gigantycznej wyprzedaży. Duch Święty postraszył, bo w zaledwie od początku roku blisko 60% przecena tego największego portugalskiego banku. To oczywiście budzi obawy, że być może za chwilę znowu rozpocznie się kolejny kryzys bankowy w strefie euro. No a... Duch Święty w tym przypadku na pewno nie jest po stronie byków. Tyle tylko, że w ostatnim tygodniu nie tylko tym trzeba było się ekscytować. Jeszcze jedna informacja konkretnie. Już wiemy, że to koniec, no można powiedzieć prawie, koniec drukowania w Ameryce. Konkretnie protokół z amerykańskiego banku centralnego. Konkretnie minutki swet pokazały, że dokładnie w październiku zakończy się drukowanie amerykańskich dolarów konkretnie w październiku bo tylko do wtedy Fed będzie stymulował i drukował. Więc jeszcze przez chwilę, jeszcze przez moment, a to o tyle istotne, że dokładnie widać na tym wykresie, że jeżeli Fed drukuje, to amerykański rynek, mierzony indeksem S&P, rośnie. Już wiemy, że na razie wszystkim się to bardzo podobało, ale to czego w tej chwili nie wiemy, to czy po zakończeniu drukowania faktycznie dalej będzie tak radośnie na razie. Pokazuje się już koniec, koniec na horyzoncie drukowania i to już wiemy z ostatniego tygodnia. I jeszcze jedna rzecz, o której mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA Rynków, konkretnie o drugiej największej gospodarce świata. Mówiliśmy, że ma być trochę lepiej z chińskim eksportem, czyli to znaczy z chińską gospodarką i faktycznie było, jeżeli chodzi o eksport, wzrósł on o 7%. W skali rok do roku nie jest to żaden szał, nie są to żadne rewelacje, ale można powiedzieć w końcu Chiny zaskakują na plus, czyli te chińskie uśmiechnięte budynki. I śmiało możemy narysować w DNA. No i jeszcze jedna informacja, właśnie ta niemiecka. W ostatnim tygodniu dowiedzieliśmy się, że niemiecka drużyna jest najlepsza na świecie. To informacja świeża z wczoraj, ale z ostatniego tygodnia dowiedzieliśmy się, że niemiecka gospodarka niestety nie radzi sobie najlepiej. Produkcja w Niemczech systematycznie, miesiąc w miesiąc, osiąga coraz mniejszą dynamikę. No a bez tej lokomotywy strefy euro. Trudno liczyć na to, aby faktycznie indeksy dalej rosły i Europa dalej mogła zaskakiwać pozytywnie. Produkcja w Niemczech spada, co oznacza, że z odbiciem w Europie może być dużo, dużo słabiej w tej drugiej części 2014 roku. Te wszystkie informacje już za nami. Jeżeli e, chcemy zobaczyć, jak wpłynęło to na indeksy giełdowe, no to wyraźnie widać, że warszawska giełda na nieznacznym plusie, choć dobre akcje miały być tylko na mundialu, no to w ostatnim tygodniu jeszcze trochę na tych polskich akcjach dało się zarobić. 40 na plusie, jeżeli chodzi o WIG 30. Amerykański rynek na nieznacznym, ale jednak minusie od historycznych rekordów. Euro złoty, można powiedzieć, praktycznie bez zmian, 30% w dół, czyli złotówka troszkę, Mocniejsza, no a najciekawsze aktywu ubiegłego tygodnia nie może być inne, jak oczywiście. To, gdzie Duch Święty wybitnie przeszkadzał. Portugalia, która spadła zaledwie w tydzień o 10%. No solidna przecena, choć za 12 miesięcy to zaledwie 6% strata, a więc tylko trochę gorzej od na przykład warszawskiego parkietu. Jednak jeżeli chodzi o trend, to w Portugalii wyraźnie wszystko leci w dół. Tak rynki zareagowały na właśnie dane gospodarcze, które były z ostatniego tygodnia. No a jeżeli masz pytanie o giełdy gospodarki, o twoje pieniądze, śmiało to pytanie można zadać na DNA kraju. Na pytania, które tam się pojawiają, udzielamy odpowiedzi bezpośrednio. W D na rynku żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi, więc śmiało można pytać. No a teraz możemy już przejść właśnie do dzisiejszego dnia, do nadchodzącego tygodnia. Duch Święty straszy rynki już w zeszłym tygodniu, a teraz co się będzie działo w tym tygodniu, co będzie najważniejsze, no już chociażby w poniedziałek. Najistotniejsza informacja to produkcja przemysłowa w strefie euro. Ta produkcja, która niestety zgodnie z indeksami PMI może być trochę słabsza, która dodatkowo ciągnięta w dół przez coraz mniejszą dynamikę produkcji w Niemczech może być trochę mniejsza, a więc te europejskie odbicie niestety w poniedziałek specjalnie silne nie będzie, jeżeli chodzi o odbicie nastrojów po ostatnim słabym tygodniu. Produkcja przemysłowa w strefie euro można powiedzieć na bardzo... Newralgicznym punkcie. Jeżeli będzie w dół, jeżeli będzie na minusie, to faktycznie trzeba się będzie zacząć martwić o całą Europę. Ale w poniedziałek to wszystkie informacje. Dużo ważniejszy w tym tygodniu będzie wtorek, bo we wtorek przede wszystkim posiedzenie Banku Japonii, czyli dokładnie to, co zrobi Japoński Bank Centralny, to, że nie zmieni stóp procentowych, to absolutnie pewne. To, że nie zwiększy jeszcze teraz drukowania w Japonii, czyli tego stymulowania japońskiej gospodarki, to również pewne. To, co może być trochę zagadką, to informacja o tym, jak japoński bank zareaguje na ostatni wystrzał inflacji w Japonii. Bank chciał 2%, jest grubo ponad 3. No i czy to będzie problemem dla Japonii? Osobiście nie sądzę, ale części inwestorów może zacząć się zastanawiać, czy to już przypadkiem nie jest koniec japońskich wzrostów. Na razie nic na to nie wskazuje. Oprócz tego mają posiedzenia Banku Japonii, również we wtorek i niemiecki indeks ZEW, czyli nastroje niemieckich analityków i inwestorów z instytucji, z takich inwestorów instytucjonalnych. Te 30 punktów nie powinno absolutnie nikogo zaskoczyć. To co ważne, to że ten indeks ostatnio określił swoje szczyty. No i to było bardzo ryzykowne, bo kiedy wszyscy widzą wzrosty, to trzeba się obawiać spadków. Teraz mamy ten indeks trochę niżej, trochę on spadł. Jesteśmy mniej więcej w tym punkcie i bym śmiało powiedział, że to poziom umiarkowanie neutralny. Czyli nie ma się co cieszyć, nie ma się co obawiać. Jeżeli będzie duża zmiana, wtedy na pewno o tym w kolejnym odcinku DNA Rynków powiemy. Jednak najważniejsze informacje we wtorek to dokładnie, inflacja w Polsce, a w zasadzie czy można mówić o inflacji rzędu 1, 10%, tu wykres inflacji, czyli jak kształtował się wzrost cen w Polsce. Wykres, który wielokrotnie widzieliście w DNA rynków, no i wykres, który wielokrotnie omawialiśmy, mówiąc, że był gigantyczny spadek inflacji dokładnie w 2012 i 2013 roku, a teraz miało być dużo wyżej, miało być ożywienie solidne i wzrosty inflacji, tego jeszcze na razie nie ma, ale proszę nie dać się zwieść, inflacja jeszcze przez moment może się okazać niższa, szczególnie, że za chwilę będziemy się odnosili dokładnie do tego punktu. To był moment, kiedy podniesiono wydatki na śmieci, te opłaty śmieciowe i wzrosła gigantycznie inflacja w jeden miesiąc. Teraz będziemy się odnosili do tamtego punktu, no czy nie konkretnie we wtorek, ale już za miesiąc, co będzie oznaczało, że. Polskę pewnie przez miesiąc czeka okres deflacji, ale to nie żaden stabilny trend. To, czego się trzeba, na co trzeba się przygotowywać, to że inflacja będzie wyżej. Inflacja w Polsce najważniejsza we wtorek, a oprócz tego, no, oprócz tego jeszcze jedna informacja, konkretnie sprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze sobie radzą Amerykanie? Czy kupują więcej, czy kupują mniej? To o tyle istotne, że produkcja i sprzedaż w Stanach niesamowicie dużo ważą w amerykańskim wzroście gospodarczym. Konsumpcja w Stanach... To blisko 80% amerykańskiej gospodarki, tej największej gospodarki na świecie. I tu dokładnie widać, jak ta sprzedaż wyglądała w ostatnich miesiącach. W ostatnich szczególnie trzech miesiącach widać, że Amerykanie po bardzo słabych zakupach w trakcie zimy, to jest dokładnie tutaj, tu nikt nie kupował, bo była zima, teraz ruszyli na wyprzedaże i zakupy, a więc im wyżej niż te 4,3% dokładnie informacja we wtorek, tym wyżej amerykańskie indeksy, a więc można teraz jeszcze śmiało oczekiwać, że Amerykanie kupować będą więcej. To bardzo istotna informacja, szczególnie dla tych amerykańskich indeksów, które teraz mocują się ze szczytami. Dobra informacja o konsumpcji na pewno pomogłaby amerykańskiemu rynkowi. No a być może trochę tego optymizmu też by spłynęło na Polskę, choć ostatnio ten optymizm bardzo, bardzo słabo przenika na pozostałe części świata. Jednak o sprzedaży na pewno warto wiedzieć, co, gdzie, jak i kiedy. A oprócz tego jeszcze mamy oczywiście środę. Możemy przejść do kolejnego dnia, gdzie już Ameryki nie będzie ale będzie druga największa gospodarka na świecie, czyli konkretnie chińska. I z Chin informacji w środę bardzo dużo. Przede wszystkim wzrost gospodarczy za drugi kwartał ma być 7,4%. No, część może powiedzieć osób, że fenomenalny wzrost, blisko 7,5%. Każdy by chciał, no tak, ale nie Chiny. Chiny wolałyby tu widzieć co najmniej 8%. Jednak wszyscy się przygotowali na 7,4% i nikogo to nie zaskoczy. O sprzedaży też będzie głośno, ale to bez znaczenia. To co jest najważniejsze? To dokładnie ta informacja i produkcja właśnie w chińskiej gospodarce. Ostatnie wzrosty indeksu PMI dla Chin sugerują, że należałoby oczekiwać tutaj pozytywnego zaskoczenia, czyli Chiny już na celowniku inwestorów, jak tylko produkcja zacznie tam rosnąć. To za nami już w środę, jeżeli chodzi o te azjatyckie dane, a co jeszcze w środę? No jeszcze w środę polskie wynagrodzenie. I zatrudnienie. Tutaj śmiało można oczekiwać, że będzie wzrost przynajmniej 4%, no każdy z nas zarabia średnio tyle więcej, a zatrudnienie też powinno wzrosnąć o 60%. A więc kolejne wyśmienite dane z polskiego rynku pracy. No tyle tylko, że ten konsument, ten polski konsument, niespecjalnie w tej chwili jeszcze wydaje pieniądze, tak jakbyśmy chcieli to widzieć. Oprócz tego? Jeszcze w środę, poza chińską gospodarką i polską, jeszcze produkcja w Stanach, czyli dokładnie to, jak dobrze sobie Stany radzą i jak dobrze produkują. Ta produkcja w Stanach idzie pełną parą, można powiedzieć, bo jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, czyli dokładnie to, co tu widzicie na tym wykresie, no to bardzo dynamiczny wzrost produkcji, ba, indeksy ISM ze Stanów, te zapowiadające amerykański stan gospodarczy pokazują, że ta produkcja dokładnie w środę też ma szansę zaskoczyć pozytywnie na razie zostaną wszystkie uśmiechnięte buźki nie ma się specjalnie czym martwić i to chyba jest największe zmartwienie, że nie ma się czym w Stanach martwić. Kończymy już prawie tydzień, bo informacje najistotniejsze w czwartek to tylko i wyłącznie polska produkcja przemysłowa. To o tyle istotne, że mm, widzimy ostatnio spadające indeksy PMI z Polski, czyli te zapowiadające wzrosty w Polsce. I tych wzrostów w Polsce coraz mniej, bo 4% wzrost produkcji na skali ostatnich miesięcy, czyli dokładnie na tym wykresie, widać, że nie wypadnie jakoś specjalnie różowo. Oczywiście możemy ci cieszyć się samymi zielonymi słupkami, jest dobrze, rośnie, ale to nie jest ani za słabo, ani za dobrze. Za słabo, nie jest na tyle słabo, żeby się martwić, nie jest na tyle dobrze, aby faktycznie w tej chwili wieścić wzrosty. Indeksy PMI zapowiadają bardzo wyraźnie, że to, czego można się spodziewać, to niestety negatywnego zaskoczenia tutaj. Co by oznaczało rzeczywiście kolejny kamyczek do ogródka problemów polskiej gospodarki, która to miała być przecież taka silna. No ale niestety rzeczywistość okazała się smutniejsza. 4% to i tak będzie niezły wynik, jeżeli chodzi o polską gospodarkę. Tyle tylko, że ta produkcja będzie na, polskim, na polskiej giełdzie ciążyła jeszcze przynajmniej do końca tygodnia. I koniec tego tygodnia to już naprawdę tylko jedna informacja. Nastroje Amerykanów mierzone uniwersytetem, mierzone indeksem Uniwersytetu Michigan mają sięgnąć 83 punkty i to praktycznie będzie tyle samo, co w zeszłym miesiącu. To, dlaczego warto na to zwrócić uwagę, to gdyby cokolwiek tu się stało negatywnego momentalnie, rynki i inwestorzy przypomną sobie o tym, że właśnie to nastroje konsumentów są najistotniejszym elementem, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. A więc piąte Warto być czujnym, ale to co na pewno trzeba wiedzieć, aby wiedzieć, co się będzie działo na giełdach w gospodarkach i swoimi pieniędzmi, to sprzedaż w Stanach, produkcja w Chinach, no i oczywiście w czwartek polska produkcja. O tych wszystkich informacjach na pewno dowiesz się z kolejnego odcinka DNA Rynków, który już za tydzień, dokładnie 21 lipca i na ten odcinek już teraz serdecznie zapraszam.